Więc jak chcecie robić ser biały w domu, to tylko i wyłącznie możecie to dobrze zakwasić. Te 30 sekund podgrzania i wracamy do garka za... Ja wam teraz pokazuję, jeżeli nie macie termometra, jak to zrobić. Siema, płaskie kolarstwo górskie. Witajcie w mojej kuchni po raz kolejny. Trochę czasu mi zajęło, żeby zgromadzić tak produkty, przetestować tak produkty, żeby to było coś z materiałów, które można kupić tylko i wyłącznie w sklepie. Mianowicie chodzi o biały ser. Jak wiemy, jest to trudne, bo normalnie ser się robi bakteriami, ale kupując odpowiedni kefir, karmę milk, jak to po holendersku brzmi, można zrobić taki ser biały samemu w domu. W zależności od temperatury pomieszczenia trwa to albo jeden dzień, albo w zimę, tak gdzie jest mniej, na przykład zimniej, to gdzieś w granicach 2 dni, zanim to się zakwasi. Wyszło mi tak, że tylko ta lidlowy karmę milk odpowiednio jakby zakwasza to mleko, zwał jak zwał, ma odpowiednie kultury bakterii. Więc jak chcecie robić ser biały w domu, to tylko i wyłącznie możecie to dobrze zakwasić tym czerwonym z Lidla. A więc nie trzeba przywozić kultury bakterii z Polski, można to zrobić po prostu za pomocą tego karmy milka, o czym zaraz się przekonacie. Także oglądajcie, dajcie łapkę w górę i subskrybcie, bo chcę w końcu dobić do, nie, 1000 na przykład, bo mam teraz 130, także patent na to jest dość prosty. Wystarczy jakby wszystko zalać 2 karmy milki, czyli 2 litry karmy milka na 6 litrów mleka. To jest przepis, w zależności od temperatury zostawiamy to na 1 dzień albo 2, w zależności od tego, jaką macie temperaturę w pomieszczeniu. Ja mam w granicach 24 stopni, więc 24 godziny przy takiej temperaturze będzie odpowiednie, żeby odpowiednio się to zakosiło. A my teraz wracamy do kuchni i wlewamy wszystko do garka. Tu mamy to, co jest nam potrzebne do zrobienia kilograma sera, czyli mianowicie potrzebujemy do tego 6 litrów mleka i 2 karmy milki, czyli łącznie 8 litrów, z tych 8 litrów wychodzi kilogram sera. Wszystko po kolei, ale pierw karmy milki, żeby już do tego nie wkładać żadnych naczyń, żeby tego nie popsuć bakteriami, czyli po prostu otwieramy po kolei i zalewamy do garka. Tu akurat mam mleko z promo. Jeżeli chcemy mieć całość, na przykład jutro za 24 godziny na dobę, dosłownie podgrzewamy na 30 sekund, zakrywamy i to wszystko. I wracamy, 30 sekund podgrzania i wracamy do garka za 24 godziny. I wracamy po 24 dniach i będziemy kontynuowali produkcję naszego sera, naszego źródła białka, naturalnego białka dla sportowców, który można sobie smacznie zjeść z kanapkami na przykład, czy z makaronem, jak to się lubi, i ketchupem. Temperatura w domu miałem w granicach 24 stopni. Jak jesteście zima, na przykład macie 20, trzymacie, jesteście tacy ciepłolubni, to zajmuje mniej więcej 2 dni. Ukiszenie. Aż bakterie zrobią swoje. Aż czasami jak jest mniejsza temperatura, mija 2 dni, żeby po prostu flora bakteryjna, mikrobakterie zrobiły swoje. A teraz wam pokażę, jak zorientować się, że jest to odpowiednio zakiszone, kiszone, siadłe. Nazywajcie to jak chcecie. To już do was należy to nazewnictwo, poprawna nomenklatura. Dobra, odkrywamy garnek. Tak, niespodzianka na święta. Voila. Możemy zobaczyć nasze siadłe mleko. Mianowicie kiedy zrobimy, jakby je odchylimy. Ja teraz jedną ręką tego nie zrobię, kurde, bo trzymam mikrofon. Jak je odchylimy, widzimy, że taka struktura tego jest gęstsza. Że tutaj pomiędzy ściankami, tutaj na przykład, jak przechylam tak garnek, to się odkleja. Jest taki jeden wielki, ogromny skrzep. O, widać doskonale. I to znaczy, że nam mleko ładnie zsiadło. I tak ładnie zsiadnięte mleko, jeżeli mamy na grubym denku, to po prostu włączamy na gaz. Możemy włączyć pełen gaz, bez przykrycia. I tak na pełnym gazie to gotujemy, a zaraz włączę timelapse'a. Generalnie jest tak, że temperatura jest dobra w granicach 55-60 stopni, a zaraz wam podam szczegóły, co ta temperatura dala i jak to po prostu mierzyć. Ja jestem niecierpliwy, więc pełen ogień, pełen gaz i zobaczcie, co się zaraz stanie. Jak woda osiągnie odpowiednią temperaturę, to tu będziecie widzieli takie, że to się po prostu zaczyna po prostu z tej sery, z tego całego serwatka odklejać się od jakby białej masy. Nie znam poprawnej nomenklatury, ale zobaczycie, o co chodzi. Przepis na ser wziął mi się stąd, że kiedy wróciłem do sportu, kiedy biegałem, bodajże w 2016, nie chciałem jeść proszku, w sensie białka, tylko próbowałem coś wymyśleć. Serek wiejski był wtedy jakby niedostępny tutaj, chyba że w polskim sklepie, ale przepłacać nie chciałem, więc postanowiłem po prostu, że zacznę go robić sam. I testowałem różne jakby maślanki,
kefiry, mleka. Jak to zrobić? Kminiąc, tak? Mianowicie widzimy tu, jak to się porusza, że tutaj się już wydobywa z samego dołu nam ser. Zobaczcie, jak to teraz zaczęło jakby wszystko się ruszać, bez dotykania tego. I to znaczy, że temperatura się zbliża praktycznie do odpowiedniej, więc jeszcze tak mała chwila. No zobaczcie, jak to się zaczyna wszystko ruszać, zaczyna się teraz generować ser. Ja wam teraz pokazuję, jeżeli nie macie termometra, jak to zrobić dobrze, bez termometra. I tym parametrem, jakim jest temperatura, regulujemy mokrość sera. W granicach 55-60 stopni, no ja się nie będę filozofował na ten temat, pokażę wam, kiedy jest dobrze, tak? Najlepiej jest pokazać, kiedy jest dobrze, a nie mówić, no bo tak, no bo tak, no bo ten. Zobaczcie, jak to wszystko, jak się ser zaczyna tworzyć, jak to wszystko zaczyna się ruszać i tutaj już mamy praktycznie gotowy ser. Można zawsze włożyć czystego palucha, tylko że teraz, żeby sprawdzić odpowiednią temperaturę całej jakby mieszanki, to byśmy musieli ją zamieszać, a na razie jej nie mieszajmy, bo chcę wam pokazać sposób, jak wiedzieć, kiedy jest dobrze. I teraz można tak powiedzieć, że ruchy ustały, więc jak ruchy ustały, to możemy to po prostu wymieszać. Cokolwiek, co tam chcecie i po prostu jak ruchy, już się nic nie rusza, to po prostu możemy to wymieszać, całą jakby wodę, wszystko. Można by powiedzieć, że to jest taka zupa z tego powstanie. Sprawdzić odpowiednio wodę, wkładamy palucha, patrzymy, jeżeli, dobra, jest dobrze. Jeżeli wkładamy palucha i możemy tylko chwilę wytrzymać, jakby w sensie nie parzy nas bardzo, tak 3 sekundy możemy wytrzymać i już nas parzy, to znaczy, że jest dobra temperatura i to jest w granicach 60 stopni. Jak zrobiliśmy tak z paluchem, jak wam pokazałem, to będziemy mieli pewność, że cała taka masa nie będzie sucha, tylko będzie taka właśnie dobra, nasączona, nie będzie w ogóle sucha. Jeżeli chcecie suchą, to możecie jeszcze dalej podgrzewać, ale jakby się te ruchy, że tak powiem, tego automatycznie kończą, jeżeli tego nie dotykamy, to znaczy, że ja już przestaję gotować i odkładam tak, zostawiam tak na 10-15 minut, bo wtedy się wszystko ułoży na górze i dużo łatwiej będzie odseparować serwatkę od białego sera. Więc teraz potrzebujemy mega prostych rzeczy, jeżeli tam, nie wiem, jest takie coś na przykład jak pielucha, żeby to robić, taka specjalna, można też robić zwykłą, tetrową, jak najbardziej. Ja używam dwóch takich siatek, takich jakby, to jak się nazywa, sitko z siatką, drobną, bardzo drobną i taką dużą, zaraz wam pokażę, o co chodzi, są dwa sposoby tego, można to zlewać w całości i powoli dolewać, albo po prostu przesącać na dwa sitki, tak jak ja robię. A więc bierzemy mniejszy garnek i za pomocą sitka wyławiamy kulturalnie nasz ser i dajemy go na sitko, nie ma nic prostszego. I teraz po tej stronie, po tej lewej, powstaje nam serwatka. I z tej serwatki w procesie jakby wirowania i tak dalej, tworzy się nam białko tak zwane serwatkowe, które kupujemy w sklepie. Jest to samo, tylko odwirowane z wody. Ja ten tłuszcz, co wszystko to jest, bo białko wiemy, że ma też trochę tłuszczu. Izolat to jest bardziej skomplikowany proces i dużo droższy, żeby te resztki tego tłuszczu się pozbyć. Dlatego izolat jest droższy, ale ja tego nie piję, ale jeżeli komuś się to jakby zasmakuje, to nie musi jeść odżywek białkowych, ma przy tym od razu odżywkę białkową, którą może sobie po prostu wszamać. Jak widzicie, tutaj mamy tą serwatkę, z jednej strony mamy serwatkę, z drugiej strony nam powstał ser, a zaraz wam, bo serwatkę wylewam, można też z niej taki serek topiony robić, już kiedyś próbowałem, ale to jest za dużo babraniny, mi zależy na serze białym. Dobra, jak już mamy to większe ściągnięcie, jeżeli byśmy nie czekali tych przysłowiowych 10 minut, to by powodowało to, że to nie byłoby się, nie zebrałoby się ta cała konsystencja fajna na samej górze i trudniej by było to oddzielić. A to zostawiamy samemu sobie i teraz przechodzimy do małego sitka. Do małego sitka potrzebuję dwóch rąk, mianowicie będę przelewał to, co pozostało w tym, żeby się nic nie zmarnowało, do małego sitka, a serwetkę będę wylewał. Jak widzicie, to się wolno przelewa, jakbyśmy tak przelewali 10 litrów bez odstania tych 10 minut. To po prostu tak cały proces wyglądał. Można trochę pomóc, trochę wtąc jakby grzebiąc w tym, to szybciej przeleci, bo mamy już prawie cały garnek zrobiony. Przez 4 godziny, ja tego nie wyciskam, tak to zostawiam. 4 godziny, niech to tak poleży. Pamiętajcie o zamoczeniu garka od razu, a to jest mój ser. I to tak teraz 4 godziny, niech sobie okapie. Później pakujemy to do pojemnika, z tego wyjdzie w granicach kilogramu, wkładamy do lodówki. Data ważności w lodówce jest takie około 2
2 tygodni. Jeszcze po 2 tygodniach można je jeść, tego ser, bo jest tak zrobiony. Ja go używam do makaronów, używam go też z jogurtem naturalnym, po prostu sobie jem, więc można go używać na masę innych sposobów, można też pierogi z niego zrobić, z tym akurat nie ma najmniejszego problemu. I to był właśnie mój sposób na produkcję białego sera, także jeżeli macie lepszy pomysł, jeżeli wam się to podobało, zostawcie komentarz na dole. Jak wiecie, można zrobić z tego pierogi na święta, można zrobić z tego różne inne ciekawe rzeczy. Pewnie zobaczycie zaraz tutaj na kanapkach, jak wygląda z makaronem. I oczywiście jak smakuje, to tego wam nie przekażę, ale to już będziecie musieli przekonać sami. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na dole w komentarzu. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji, bo dążymy do 1000. Dążymy do tego, żeby promować kolarstwo górskie w Holandii, że coś w ogóle takiego się da. I pamiętajcie, że nawet Holandia nie jest tak płaska, żeby nie uprawiać kolarstwa górskiego, żeby mieć wymówkę, żeby nie uprawiać kolarstwa górskiego. Także nie ma wymówki, że się nie da, robimy to motywacyjnie, a ja nie mogę iść do tyłu, więcej do tyłu, bo się zaraz o coś wywalę, więc żegnam was do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się.